Mecz Olimpia Grudziądz - Tomil Olsztyn zakończył się wynikiem 3-0 dla gospodarzy w Grudziądzu. Pomimo tego, że Grudziądzanie większość spotkania spędzili na swojej części boiska, ich uderzenia na bramkę przeciwnika były nie do powstrzymania. Na tyle skuteczne, by goście z Olsztyna stracili aż 3 bramki. Jednego jednak można Olsztynowi pozazdrościć – kibiców, którzy tłumnie przez całe spotkanie dopingowali zespół i to do samego końca, mimo niesprzyjającego obrotu piłki na boisku. Zaczynamy tej jakości determinacji, czy po prostu się boimy, kurwa, przepraszam, mocnego cienia, bo to naprawdę nie wygląda tak, jak powinno. Dostajemy bramki ze stałych fragmentów, z autą pierwszą, kuriozów, i drugą i trzecią z rzutu rożnego. I nie wyglądając gorzej fizycznie, na pewno, bo tutaj nikt mi nie powie, że zespół nie walczył, czyli jak tam kibice śpiewają po swojemu, nie gonił, bo gonił. Gonił, tylko po prostu brakuje jakości i gdzieś determinacji, bo nie może być też tak, że dzieciak 95. rocznik wygrywa wszystkie pojedynki główkowe i jest wyróżniającą się postacią na boisku w zespole pierwszoligowym. Jest mi bardzo przykro, jestem bardzo zły i mówię, nie wiem, czy zespołowi jest potrzebny psycholog, ale mi to niedługo będzie psychiatra potrzebny i to mnie boli, że po prostu my sobie nie potrafimy poradzić z presją, która tak naprawdę będzie do nas, do samego końca na nas. I my się nie mamy czego bać, my po prostu mamy wyjść i robić swoje. Ale nie popełniasz takich błędów, że mamy krycie ustawione 1-1 i wołamy jeszcze defensywnego pomocnika, bo się boimy. Mówię, my nie gramy z Barceloną, tylko z Grudziądzem, z całym szacunkiem, tak? Do zespołu tutaj pana trenera, który gra bardzo dobrze w piłkę, ale jak my się będziemy bać, to niedługo odwrócimy się i strzelimy sobie samobójstwo. No. I efekt był dzisiaj po prostu, można powiedzieć, widoczny. Naprawdę, ale momentami mój zespół dzisiaj wyglądał naprawdę bardzo dobrze i można powiedzieć, dumny byłem, że to są chłopcy, którzy, można powiedzieć, firmują moje nazwisko. Oczywiście nie w przebiegu 90 minut, ale były naprawdę wycinki z meczu, że tak chciałbym, żeby po prostu grali przez 90 minut. To już historia, ten mecz. Musimy się jakby zebrać. Teraz następuje następne spotkanie dosyć szybko. Mam nadzieję, że uraz Adama Cieślińskiego, można powiedzieć, jest to wiodąca postać w moim zespole. Mam nadzieję, że go nie wyłamie z najbliższego spotkania i można powiedzieć, że od tej chwili zaczęliśmy odnowę biologiczną i przygotowanie do następnego meczu. Jeszcze raz gratuluję swoim zawodnikom, przede wszystkim teraz Szalcon Bramek, tutaj Michał Bućko. Nie chciałem, żeby wchodził na te stałe fragmenty, on by poprosił, żeby jeszcze na ten następny wejść, jeszcze tą drugą swoją bramkę. Szczerze mówiąc, zadowolony byłem z prowadzenia 2-0, a wiem, że Michał da jakąś tam stabilizację w obronie, ale zgodziłem się i warto było, bo jeszcze to zwycięstwo nasze okazało się.